Pokaz ratownictwa lodowego odbył się dziś na zalewie Arkadia w Suwałkach. Strażacy, policjanci i ratownicy WOPR we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jak co roku zorganizowali otwarte szkolenie. Podczas ćwiczeń zaprezentowane zostały metody samodzielnego wydostania się z wody w sytuacji załamania lodu. Mundurowi pokazali też możliwe warianty dotarcia do osoby tonącej i wydobycia jej na brzeg. Nigdy nie podajemy tonącemu ręki. Do pomocy wykorzystajmy odzież lub gałąź. Wcześniej poinformujmy jednak o zdarzeniu służby ratunkowe. Przypomina Mirosław Zajko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Jeżeli nic nie mamy, wystarczy nawet ubranie swoje, kurtkę zdjąć, szalik. Zawsze pamiętamy o tym, że tak jak powiedziałem już niejednokrotnie, podanie ręki prowadzi do kolejnego tragicznego zdarzenia. Osoba, która nas złapie, to nas po prostu nie wypuści. Tak jak się mówi, tonący brzytwy się chwyta, to tak rzeczywiście jest. Jak złapie, to nie wypuści. Dlatego poprzez jakikolwiek przedmiot, przedłużenie ręki, staramy się takiej osobie pomóc. My tutaj demonstrujemy na tych pokazach zastosowanie, tak żeby, no wiadomo, że nikt nie chodzi ze sprzętem ratowniczym, z drabiną i tak dalej, ale każdy jest ubrany, ma na sobie jakąś kurtkę, może być gdzieś tam w pobliżu leżeć jakaś gałąź i tak dalej. To chodzi o to, żeby pamiętać o tym, żeby nigdy w życiu nie podawać takiej osobie ręki. Akcje ratownicze na lodzie nie występują często, ale bez wątpienia są bardzo niebezpieczne. Jak mówi Arkadiusz Buchowski, komendant Suwalskiej Straży Pożarnej, w Suwałkach najczęściej zdarzają się na tak zwanym Kaczym Dołku. Mamy takie słynne miejsce w Suwałkach jak Kaczy Dołek i tam bardzo często, może nie często, ale co jakiś czas rzeczywiście dochodzi tam do takiej sytuacji, gdzie dziecko gdzieś tam biegnąc po piłkę, po nartę, po sanki, gdzieś tam weszło i okazuje się, że lód się załamał i gdzieś tam zostało uwięzione. Kilkakrotnie tam już rzeczywiście ratowaliśmy małe dzieci. Niebezpiecznie bywa też nad zalewem Arkadia. Newralgiczne, tym bardziej, że są tutaj takie miejsca, nie wszyscy o tym wiedzą, ale są miejsca, gdzie ta pokrywa lodu, tam gdzie ta woda wypływa z zalewu do rzeki, ta pokrywa wygląda tak samo jak na całej powierzchni, natomiast jest dużo cieńsza i rzeczywiście to jest dość duże zagrożenie, trzeba o tym wiedzieć. Jeśli nie znamy akwenu, nie wiemy, co tam może być pod spodem, nie wiemy, lepiej na ten lód nie wchodzić.